Raz w górach, a raz w dolinach. Tym razem te drzewa nie są gdzieś wysoko. A major tu nawet woli takie chodzenie po bardziej płaskim terenie. Wełczyciel. Majer preferuje chodzenie po płaskim terenie, najlepiej gdzieś na wsi, tam gdzie jest dużo zapachów innych zwierząt. Tak samo w lesie też może być, tam też dużo zapachów innych zwierząt. To zaobserwowałem przez te wszystkie lata. Za niedługo majerowi siódemka uderzy. I major zacznie ósme okrążenie swojego życia. Oj major, mój ty staruszku. A on wcale nie jest taki stary. Bardziej to się zachowuje, jakby miał 7 miesięcy. I bardzo dobrze, ciągle pełno energii. Siły ma, stawy działają, wszystko działa, kości, stawy, futro, nos, ogon, uszy. Zęby? Język? Ideał! Wszystko działa jak trzeba. Major! Dobry jesteś. Nawet nie wygląda, jakby miało mieć za chwilę skończone 7 lat. Niektóre owczarki nawet 5 lat nie mają, a są całe siwe. Wiem, bo widziałem. Także nic, tylko się cieszyć, że Mar wciąż pełen energii. Nawet jeśli to oznacza, że tą energię chce wyładować na ściganie różnych pojazdów. Jak rower, pociąg i tak dalej. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia następnym razem. Na razie.